Siemaneczko ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry My Little Fucking Pony. Moi drodzy, ci, którzy nie byli na moim streamie urodzinowym, wiedzą doskonale, dlaczego nie było filmików na kanale przez prawie 3 tygodnie. Czekajcie, zresztą się wrócę i tutaj na chwilę zapauzuję. Ci, którzy nie byli, wiedzą doskonale, dlaczego nie było filmików, a ci, którzy nie byli, to już spieszę wyjaśnić, gdyż no... Jak sami wiecie, no ja najczęściej nie wrzucam filmików z tego powodu, że jestem leniwy, mi się nie chce. Ale tym razem było to spowodowane tym po prostu, że byłem chory. Naprawdę, uwierzcie mi, praktycznie przez ponad 2 tygodnie byłem przykuty do łóżka i kiedy tylko wstawałem, to momentalnie traciłem energię, nie miałem po prostu sił na nic. Myślałem po prostu, że wyjdę z siebie, ale już na szczęście jest wszystko dobrze, jestem zdrowy jak ryba. No i co? No i... Pomyślałem, że mam teraz czas, no to wypadałoby coś ponagrywać, co nie? Dobra. W poprzednim odcinku udało nam się rozpocząć drugi etap, można w sumie powiedzieć, chociaż to jest bardziej DLC, a jedna książka to akurat cycuś, ponieważ chciałbym ten dzisiaj co nieco pofarmić te książki, bo tak, ja myślałem, żeby to zrobić w taki sposób. Po pierwsze, pofarmić. Akurat no, nie mam w sumie co farmić, jeżeli chodzi o levele, ponieważ no, jak sami widzicie, Twilight ma poziom 20, więc to jest maksimum. Tylko mnie dziwi, dlaczego no, nie ma żadnych skilli, co mnie to bardzo niepokoi. Chyba, że ja coś przeoczyłem, zresztą się zobaczy. A tymczasem, o nie, z 3 książkami to ja nie chcę walczyć. I 2 to może jeszcze max, ale zresztą ja wolę se... Kurde, a dobra, na tym dobra. Ja wolę troszeczkę sobie tutaj to pofarmić na jednej max 2, no zobaczymy, jeżeli 2 książki to też będzie za dużo, to wolę farmić na jednej. No, no damage, come on Twilight, co jest z tobą? A nie, zresztą, wiecie co, pójdę najpierw do Spike'a kupić co nieco do leczenia się. Tak, wiem, siemanu, co u ciebie Spike? Jest, czemu to jest takie drogie, ja pierdzielę. Dobra, nieważne, na razie muszę... Te 200 monet poświęcić, żeby kupić te burgery i podleczyć Twilight. Zaraz, mam coś, nie wiem o co chodzi z tymi weaponsami, czy powiesz, guzik mnie to obchodzi. Tu mamy zioło dla Fluttershy, bo jak wiecie, w poprzednim odcinku udało nam się ją tak jakby zwerbować, ale niestety Illuminati dało mi w kość. I tego. I ja wymyśliłem teraz coś takiego, żeby pofarmić te monety. Kupić broń dla Twilight, bo tam widziałem, że ona, przepraszam, daje naprawdę dużo damage'a. Znaczy już tutaj samo to, że Twilight zdaje, widzicie, 1500 tego, 1500 obrażeń. Już samo to daje naprawdę porządny ten. Ja pierniczę. Dobra, ale się podleczyłem, więc w sumie mogę się z nimi tutaj troszeczkę powalczyć. Mam zamiar kupić najlepszą broń dla Twilight, po czym zapiszę, pójdę do Fluttershy i spróbuję pokonać to Illuminati, bo chcę to tak rozegrać, żeby najpierw zdobyć Fluttershy, potem z jej pomocą pokonać Cheese Sandwicha, zwerbować Pinkie Pie i dzięki temu spróbować pokonać Rainbow Dash. Tylko mnie zastanawia, bo ja nigdzie jeszcze nie znalazłem tej. Nie znalazłem Rarity. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ona jest. A nie, nie mogę tędy iść. Dobra, nieważne, nieważne. Ile w ogóle ta broń kosztuje? Stul pysk, Spike. Nie wiem, ile ta broń kosztuje. A, Bóg i 640. Łe, to już mogę ją kupić, dobra. Jedna książka, pyk, super. A mogę coś sprzedać? A burger... Nie. Burger pisa... A... Burger Pizza Spike, to ja ci nie sprzedam, ale mogę sobie kupić 3 kolejne Burger Pizzy. Leczyć się nie muszę, ale z kolei jak już jestem, to equipment. Zamieniłem Masterbooka na book, na książkę E. O, zwiększę to też magiczne ataki, nawet nie wiedziałem. Dobra, ogółem myślałem, żeby zrobić coś takiego, żeby poza tym jeszcze kupić armor. Bo mówię, tamto Illuminati strasznie mnie klepało, dlatego wolę się przygotować. I jak już to zdobędę, to mówię, ten mój plan postaram się wziąć w życie, czyli zwerbować Fluttershy, potem pokonać Cheese Sandwicha, zwerbować Pinkie Pie.
Co? Level 21, tak? To zmienia postać rzeczy, panie twórco, ale najpierw to ja lepiej... No nie, błagam, nie róbcie mi tego, nie, fuck it. Ja nie mam zamiaru się tutaj na razie z wami drapać. Na razie to ja wolę podleczyć Twilight, zapisać. Kupić armor, kurde, zaraz się okaże, że są jeszcze kolejne bronie zamiast tego E, tam wiecie, dalej w alfabecie. Nawet się zrymowało. I oczywiście jestem braindeadem, bo jak to przystało na mnie, nie włączyłem stopera. Brawo ja! Dobra, mniejsza z tym. Najwyżej zrobię to po prostu, że tutaj... O ja pierdziele, 7000 damage'a. Twilight, pogrzało cię? Grandmaster Feather... What the hell? Co? Grandmaster Feather, co? Change... Element, nie. Itemy. Burger piece, weapon. Aha, czyli... O, dobra. Czyli ja już znalazłem legendarną broń dla Rainbow Dash. Dobra. Czegoś takiego to ja się szczerze powiedziawszy nie spodziewałem. Niech wam będzie, panie twórco. Dobra. Moi drodzy. Ja tutaj zrobię króciutkie cięcie, znaczy no dla mnie to minie pewnie trochę dłuższa chwilka, ale dla was zrobię cięcie i za chwilę się widzimy z podrasowaną Twilight. A few moments later. Okej, moi drodzy, jesteśmy już po tym króciutkim cięciu. Jak sami widzicie, udało mi się zlevelować Twilight na poziom 25. I już udało mi się odblokować pierwszego skilla, Buktosa. Trzeba sobie kupić deals damage, badass also. Często bolne. Aha, czyli to jest no w zasadzie ten sam skill, który był poprzednio. Dobra. Udało mi się też nakupić co nieco itemów. A, i ogółem dzięki temu, że kupiłem armor, to jest, nie wiem, to jest chyba maksymalny armor, futro armor i ta epicka bariera, to powiem wam, że dzięki temu już alfa książki, no, mogły mi, wiecie co? I przez to nie zadawało mi żadnego damage'a i mogę sobie spokojnie nabić co nieco pieniądzów. Tak więc tego, lecimy po Fluttershy. No, jest Illuminati, fuck this. Tak, czym jest Half-Life, nie mam pojęcia. Ten remix bardzo mi się podoba, nie wiem czemu. Dobra, mam prawie 2000 punktów zdrowia, Fluttershy ma no troszeczkę mniej. Ale nie zmienia faktu, że mogę teraz, mam większe szanse, żeby pokonać Illuminati. Dobra, ty tutaj rzuć książką, a Fluttershy, no co, no atakujesz. Dobra, to teraz robimy tak, Twilight jeszcze raz, a Fluttershy ty dajesz burgera dla Fluttershy, kurde, dla Twilight. Kurde, ale bym sobie takiego burgera opierdzielił. Ej, ile mu właśnie zadałem damage'a? Hello? O kurde, już chyba prawie 15 tysięcy damage'a mu zadałem. Dobra, Twilight, itemy, ty dajesz... Kurde, nie kole, co ja robię? Fuck! Red Pony'ego dla tej, dla Fluttershy. Dobra, wy sobie weźcie teraz po burgerze. Rany boskie, ale to jest głośne, ja nie mogę. Dobra. Ty standardowo książka, Fluttershy. Użyj temu, ty cały czas leczysz. Niech to Illuminati po prostu nie atakuje Twilight i będzie cycuś. Znaczy, nie atakuje Fluttershy, o to mi chodziło. Bo tak to... Shit. Dobra. Nie mam już jak się nie mam już jak jej wskrzesić. O matko jedyna, ale zginę zaraz. Ja to czuję. No kurna, Illuminati, weź się odwal. No co za typ. Najgorsze jest to, że ja w sumie leczę się i ten. I nic więcej. No come on, typie. No co za... Ech. Wychodzi na to, że będę musiał jeszcze trochę bardziej po... Chociaż nie, dupa, nie muszę farmić, tylko muszę kupić więcej tych... Więcej tych Red Pony. Nie chciałem wziąć itemów, co ja robię? Dobra, stać mnie na 3, dobra. Nie włączyłem telefonu. I stać mnie na 2 burgery, dobra. Niech będzie. Save. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra.
Ile ja mam w ogóle tych Red Pony? 4, dobra, to mi się wydaje, że coś z tego powinno wyjść. Dobra, Buktos, to przy okazji wiem, skill, albo nie. Item, to weź burgera i pewnie zatokuję pierwszą Twilight. No co za cieć. Dobra, bierzecie se po tym. Ech, ja pierdzielę, ale to jest upierdliwe. Dobra, skille, ty atakujesz Fluttershy. Kurde, że gdyby Fluttershy tylko nie była taka słaba, w sensie no... Słaba, że ten... jest dosłownie na strzała, że nic nie mogę nią kompletnie zrobić. No ale trudno, trzeba sobie jakoś radzić. No co za cieć malinowy, nie wierzę w niego. Dobra. Burger Peace raz, Burger Peace dwa. Ej, naprawdę, to jest tak głośne, ja pierdzielę. No, Illuminati, come on, bądź człowiekiem. Burger Peace, nie, Red Pony, ja pierdzielę. Aaaa, co za cieć, jakiego nie cierpię. Dobra, raz, dwa. No, come on. To jest naprawdę jakiś chory żart. Wiecie co, moi drodzy, powiem wam, że farmię, jeszcze troszeczkę postanowiłem pofarmić Twilight. Jak widzicie, ma teraz level 28 i ma, jak sami widzicie, też dużo więcej zdrowia. Ale pomyślałem, że troszeczkę zmieni moją strategię. Najpierw spróbuję pokonać Cheese Sandwicha, zwerbować Pinkie Pie, dopiero wtedy spróbuję zwerbować Fluttershy. Tak, shut the fuck up, siomek. Dobra, i zaraz, ile ty miałeś tam zdrowia, bo zapomniałem. A nie, 15 koła, łe, to ja z palcem w dupie go pokonam, rany, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Plażo, please. Chyba ostatni raz już po nim. Bra. Dobra, 3200 coinów. Shattered my handsome face. Sorry. Leave Pinky fucking by alone or I will come back. No, please not. I will leave her alone. I will castrate myself to show that I mean it serious. Fuck, man. For Celestia's sake, is this disgusting? That really wasn't necessary. What the fuck? Okej, okay, dobra, czyli w sumie no, w zasadzie mój plan no, miał sens. Dobra, idziemy szybko do Pinkie Pie. Idziemy ją zwerbować. I wtedy może w końcu uda się pokonać to cholerny Illuminati i wtedy może uda się zwerbować tą Rainbow. No, oh fuck man, nie. Nie tutaj. Może wtedy uda się zwerbować Rainbow Dash. Ale będę miał montowania przy tym filmiku. Oj, będę miał. Dobra, wolę to zapisać na żaden wypadek, bo może Pinkie Pie coś jeszcze odwalić. I jedziemy. This piece of crap just lost a few teeth. I hope he suffered, but I still won't help you. Jaja se robisz? You are kidding me, right? No. You little. Hey, let me go. Jezu, jakbym miał jeszcze z nią walczyć, to bym się chyba posrał. Dobra, a nie, dobra. Osiągnięcie na Game Jolcie, dobra. Sugar Keep Cafe, just leave the schoolyard. A, dobra. Czyżbym tam mógł znaleźć Rarity? We will see about that. A tymczasem udało mi się znaleźć... Albo nie, zobaczę. Granny Smith tu jest, dobra. Takie... Zaraz. Tu jest kolejny kawałek listu, dobra. Are you fucking serious? Jezu, Gamma Book. Nie. Nie traf. Ja pierdzielę, dzięki ci Boże. O materdyja, ale by było po mnie. Dobra. Red Pony dla niej, przy okazji jeszcze je podleczę. Ciebie. Tutaj proszę cię bardzo, masz kole. O, sam bym się napił takiej zimnej. Albo mirindy, nieważne. To jest żart. No, come on. O, dobra, czyli Twilight jeszcze mogą nie ruszać, ale no Pinkie Pie to... Tak, wiem, że jest ich więcej. Goddammit, Twilight.
Kurde, no zaraz zmarnuję wszystkie redpony na Pinkie Pie, goddammit. Nie mogę tam wejść, shit, run. Nie, proszę mnie. Dziękuję, dobra. Run. Dobra. To tak, mam Pinkie Pie, zaraz pójdę ją też troszeczkę pofarmić. Ale najpierw zobaczę, co mogę zrobić w Sugar Cube Cafe. Bo mogę wyjść tam, stamtąd, whatever. Dobra, jedziemy, come on. Dobra, jest Fluttershy, po ciebie zaraz pójdę. A tutaj kogo mamy? Hello? A tu jest Rarity, dobre! Siema! Goddammit. You are an annoying fuck. Leave me alone. I will come back. And then you will help me to destroy Sunset Shimmer's Night of Debauchery. I want to see that. Idiotic shit. Jezu, co ja muszę... A, to są alfa, a to w dupę możecie mnie pocałować. A, czyżby to miało służyć jako sklep? Chyba? Dzień dobry, państwo, Cake. Hey, I have something here I need to get rid of. If my wife sees it, I'm literally dead. Ciekawe, co to może być. Sure, why not? It might come in handy. Dziwne zdjęcie. O Boże. Rarity? And she? Oh God. I guess I have to have a serious talk with a certain dog after I'm home. Oh fuck. Powiem tak, ja najpierw wolę to zapisać. I temy. Ciekawe, czy... No jest, w important. Czy są... O, nie, to nie to. Statistic books, photos. What na tych photos? It will be too bad. O Jezu, nie mogę ich zobaczyć. Boże, dzięki, bo już się bałem. A pani... Pan Cake, co może mi zaoferować? Strange. That sounds familiar. Dobra, czyli dzięki temu mogę zwerbować Rarity? I won't help you. I don't know you. Fuck off. Then I'm sure you don't mind if I make these photos here public. Photos? Let me see. Did you got these? Oh fuck man, ja nie chciałem tego widzieć. Yeah! Moje oczy! O nie! Oj, będzie blurowanko. Nie. Dobra, fuck it. I tak muszę to przetłumaczyć. That doesn't matter. Will you help me now? All right, you fucking blackmailing piece of shit. But after that, you destroy the photos. I wanna fucking die. Nie. Znaczy spoko, bo mam Rarity, mam większy firepower. Nie, na razie nie, fuck off. Przede wszystkim to ja muszę zapisać grę. Co ja kurwam? Dobra, moi drodzy. Tutaj skończymy ten odcinek, bo... Za dużo się tutaj działa, nie powiem. Ja w międzyczasie troszeczkę pofarmię zarówno Rarity, jak i Pinkie Pie. Kupię troszeczkę itemów. I może w końcu uda się zwerbować Fluttershy i dzięki temu zwerbuje się jeszcze Rainbow Dash i Applejack. I co? I zaczniemy klepać nauczycieli. Wiem, jak to brzmi, ale nie myślcie sobie nie wiadomo czego. I miejmy nadzieję, że uda się to jak najszybciej skończyć, bo też chciałbym już tą trzecią w zasadzie część, czy to był drugi DLC, zresztą nieważne, obczaić. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zapraszam. Trzymajcie się ludziska i do następnego. Narka!